Cześć wszystkim, z tej strony Drakej, powracamy do Klonoa, Door to Phantom Isle i przed nami walka z Joka, naszym rywalem od samego początku gry, który zawsze był o krok przed nami i został nas pułapki i w ogóle był strasznie miłym gościem, więc teraz okładamy go jego patałachami, jak widzimy. To jest mechanika walki, którą mogli kurwa zmienić w tym remake'u, ponieważ jest okropna. Widzieliście ten bullshit? Teraz nawet na moje w niego nie trafiłem, więc nie wiem czemu się obronił. Absurd, moi drodzy, absurd. I kiedy grałem sam, udało mi się go pokonać w miarę łatwo. Teraz to jest moja szósta próba, czy coś takiego. Wiecie, co jest w ogóle super dziwne, ponieważ ta walka jest na końcu bardzo długiego poziomu. Jeśli... Wiecie, to jest gra teoretycznie kierowana pod dzieci. Jeśli dziecko w tym momencie poddałoby się i wyłączyło grę, musi zaczynać całutki poziom od nowa. To nie jest dobra rzecz, definitywnie. Jakby mi się w tym momencie już nie chce. A jestem jakby 30-letnim facetem, a nie dzieckiem, do którego ta gra jest skierowana de facto. I totalnie mi się ogólnie nie chce, więc no... A wiecie, jakby dosłownie jesteśmy przed ostatnim poziomem gry. De facto najtrudniejszym poziomem gry. Ten atak nie wiem, czy mnie trafił. Ja bym nie mam pojęcia, jaki jest dobry sposób na uniknięcie tego ataku. Możemy biec tylko w przeciwnym kierunku i mieć nadzieję, że zrobi ograniczoną ilość ataków. I wiecie, jakby... Świetnie. Nie robimy żadnego damage'a. Nasza walka stoi w miejscu. On zmienia się między fazą, wiecie... Między fazą bycia podatnym i niepodatnym. A my nie czynimy de facto progresu. Teraz czynimy, ale wiecie, przy pierwszym momencie podatności nie poczyniliśmy żadnego, totalnie. A i ogólnie tak, jakby Joka to pierdolony oszust, jebaniec. I może zmienić swoją fazę w zależności od tego, czy minie dość czasu i czy dostanie dość damage'a. Więc jeśli jesteście progamerem i myślicie, że rozwalicie go na raz bez ani jednej transformacji, well, pomyślcie znowu, ponieważ on wam na to kurwa nie pozwoli. Serduszko, 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 serduszko. Potrzebuję go w moim życiu. Dobrze, tak. Nigdy nie wiem. Nigdy nie wiem, moi drodzy. I już dostałem, mimo tego, że biegłem przez całutki czas, nie zatrzymując się ani razu. To jest fajna sytuacja, nie? Kiedy gra kładzie wam tego nieśmiertelnego przeciwnika na drodze, a wy musicie dotknąć kawałka podłogi. A also, Joka reaguje z opóźnieniem, więc na przykład jeśli jego animacja ataku już się zaczęła, a wy wtedy, w tym momencie przemienicie kawałek podłogi, no to wyjebom go. Jakby tough luck, graczu. A teraz na przykład na mojego w ogóle kurwa nie trafiłem, ale jakby whatever. Teraz na moje trafiłem w pięść, ale ponownie whatever. O, i zmienia sobie fazę. Bo tak. I wiecie, jeśli... jeśli traficie wszystkimi musami od razu i nie będzie się działo żaden funky bullshit, to ta walka nie jest trudna. Jest, wiecie, jakby trwa tak czy siak długo, bo taki, kuźwa, nie wiem, tyle trwają te wszystkie animacje i w ogóle. Ale nie jest trudna. Gorzej, jak jesteście w fazie bullshitu. A i tak generalnie, oczywiście z każdą fazą, im Joka ma mniej zdrowia, tym więcej kliknięć potrzeba na podłodze. O, to jest mój ulubiony atak.
I dostałem. Czemu? Nie mam pojęcia. I teraz jeśli Joker użyje drugi raz tego samego ataku, prawdopodobnie umrę. I będę musiał zaczynać od nowa. I teraz ten jebaniec stoi na dwóch ostatnich fragmentach podłogi, a ja nie mogę nic z tym zrobić. Fizycznie nie mogę go dotknąć, nie mogę go przesunąć, nie mogę nic z tym zrobić. Dobrze. O mój Boże, tak blisko wygrane i tak blisko przegrane jednocześnie. Odbił. Odbił. Muszę go trafić dwa razy do kupy. Okej. No chodź tu. Dobrze, pokonany. Holy shit. To było okropne i nigdy więcej nie chcę tego powtarzać. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Taki dźwięk wydał, czemu pytacie? Taki ma głos. Mój czas dobiega końca. Szkoda. Pokonany. Pozbawiony honoru. Mój czas nadszedł. Pierwszy to był zawstydzony w ogóle. Posłuchaj. Królestwo Księżyca powróci. To dźwięk powracającego Królestwa Księżyca. Skończycie w ciemnościach, w koszmarach. W świecie nicości. Ach, my Godius. Czy to było takie oh my god, ale oh my Godius? Perhaps. Kto wie. Księżycowy amulet. A i tak dosłownie księżycowe królestwo sobie przyleciało. To jest fascynujące. Albo nie, even better. A okej, jakby laser z świątyni słońca uderzył w trzy punkty w trzech królestwach, które odwiedziliśmy. By the way, królestwo wiatru zostało jakby pominięte. Królestwo wiatru to to, gdzie przebiegaliśmy do domu dziadka jak najszybciej. To jest pałac głównego złego, jeśli kiedykolwiek, jakikolwiek widziałem. Energia koszmaru jest wpompowana w nasz świat. Wskakuj, Klonoa. Czekaj, nagle możesz dolecieć kurwa do ołtarza? To czemu ja musiałem pokonać te wszystkie przepaści i zbierać orby i inne dziadostwo? Ryby mają potężne zdolności w tym uniwersum. Dobra. I przed nami bodajże ostatni normalny poziom i potem walka z ostatnim bossem. I jakkolwiek chciałbym to zakończyć w tym odcinku, to obawiam się, iż będzie to niemożliwe. Stop, Pamela. Będziemy szli dalej stąd. A może niech nas podwiezie na szczyt? Najważniejszy szczyt wydaje się być na szczycie. Dzięki, Pamela. Przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że mogłam pomóc. Klonoa, uważaj na siebie. Okej, okay, będę. Ruszajmy, Hupo. Dot, dot, dot. Coś nie tak, Hupo? Nic takiego. Klonoa. Godius, jego plany. Musimy je zakończyć. Jasne. Jakby stary, jakby jestem już tak głęboko w tym szycie, że głębiej być nie mogę, chociażbym nawet chciał, tak więc chodźmy powstrzymać Godiusa.
To jest jakby poziom, który sprawia, że jestem na haju definitywnie. To jest, wiecie, ten typ otoczenia, ten typ muzyki. To daje mi haj. Tak, i tutaj mamy taki myk. Gadius postawił swoje mroczne pieczęcie, w sensie bardzo kolorowe mroczne pieczęcie, przed drzwiami. I musimy skruszyć kolorowe serduszka, by odblokować te pieczęcie. Zabieram cię na przyjażdżkę, grubasku. A potem wrzucę cię w przestrzeń kosmiczną. Takim gościem jestem. To była bardzo... Motherfucker. Oj! Chciałem zabrać tą bańkę. Miałem takie dobre flow. I moje dobre flow przepadło na zawsze. Teraz mam tylko gówno. Teraz mam... Gówno mam. O, dobra. Bańka jest kurwa moja. O, wow. Chciałem powiedzieć, że to imponujące, bo to wytimingo... Jakim celem jeszcze żyje? Kwestionuję moje życie. Okej. Umarłem. Już nie muszę nic kwestionować. Na szczęście bańki zapisują. No to jest tam... Chciałem powiedzieć, to jest super łatwe, a potem spadłem i użyłem mojej magicznej wyskoczni z przeciwnika. Słuchawki mi się stanie zsuwają i to może być problem. No dobra. Co teraz? Nienawidzę cię. Dobra, nieważne. To był pokaz czystego skilla z mojej strony. What the fuck is going on here? Gra naprawdę nie mogła się zlitować i zaliczyć mi do tego bańka. Dobra. Ptaki? Nie chcecie podlecieć w zasięg mojego pierdolonego pierścienia? Nie? Nie robimy tego typu rzeczy? Okej. A, teraz czaję. Jeśli ten zielony bąbel mnie odepchnie i wskoczę dość szybko, to nie dostaję obrażeń z jakiegoś powodu. Ogólnie to jest takie kind of najgorsze w tym wszystkim, nie? To, że wrogowie bardzo łatwo mogą was wchwycić w kombo obrażeń. Jakby moment nieśmiertelności klonowy trwa super krótko. Super krótko. No dobra. Jaki pomysł jest tutaj w takim razie? No, Sirius, jaki pomysł jest tutaj? Co ja mam tutaj zrobić? Klona chcesz złapać? Może tego... O, dobra. Dobra, okej. Okay. Chyba to mam. Chyba wiem, co muszę zrobić. Muszę zestrzelić ziomeczka, muszę złapać rzecz i wybić się tak, dobra. Zajęło mi to żałośnie dużo czasu. Ale dobra, pierwsze serce rozbite. Tutaj byłem przed chwilą, prawda? Tak. Holy shit, nie myślę. To co jest tutaj w takim razie? Bardzo agresywny motyw muzyczny. W ogóle muzyka zmienia się w zależności od tego, w jakiej lokacji jesteśmy, nie? A, tutaj to się rozsypało, jasna sprawa. Od razu ruszyłem w stronę serduszek, nie patrząc sam przed sobą, przez co wbiegłem pysiem prosto w ścianę. As you do. No dobra. O, to te zastarane duchy, jasne. Spadajmy stąd w Trimiga. Ej, platformo, zaczekaj mnie. Nie ma mnie na tobie. Yeah.
Oh yeah. Kolejny mieszkaniec uwolniony. Zabawne, że jedyni mieszkańcy, których spotykamy póki co w tym całym księżycowym królestwie, to ziomeczki, których ratujemy. A, pamiętam. Pamiętam ten moment. To jest definitywnie najbardziej skomplikowany poziom w tej grze. Jak widzicie, tych duszków z językami jest bardzo dużo. Mają nam tutaj swoiste Mission Impossible ektoplazmy. Można by to nawet tak nazwać. Dobra. Na przykład ta rzecz, te duchy poszły mi dużo lepiej niż podczas mojego prywatnego grania. Walka z Joka była okropna, a w przypadku mojego prywatnego grania spoko. Ale te duchy? Długo nad nimi siedziałem prywatnie. Chryste, panie, jak agresywny ten rytm. Okej. Nie tędy droga. Czy wy też jesteście na haju, by the way, czy tylko ja? A, multi-heal. Sweet. O mój Boże, proszę, oby tutaj, bo podłoga nie ma tutaj nic, tylko śmierć. Tuptaj kurwa szybciej, jebany psie. Mam pełne życie, nie warto. O Jezu, trzymam dalej ziomeczka. Bruch. 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 That's not a cool... That's not cool thing to do. To nie jest dobra zagrywka, to nie jest fajne. Also, ależ bym dużo dał, żeby ten checkpoint był po tym kurwa wszystkim, naprawdę. O mój Boże, to jest okropne. Wiesz, ja tutaj, w tym miejscu, to jest dobre miejsce na checkpoint. Okej! Okay. Poszło lepiej niż chciałem, żeby poszło. Dobra, nieważne, przyjmę Spieprzaj. Dobra. O, tak, dobra. Ledwo, bo ledwo, ale daliśmy radę. O, no, chyba se jaja robisz. Jajeczka se robisz w tym momencie. Okej, dobra, to było łatwe. To jest tylko, kurwa, zdążyć. Dobra. A, checkpoint, sweet, sweet checkpoint. I jeszcze serduszko, cudownie. Okej. A! O, to jest jedna z tych sytuacji, widzicie? Mamy ptaka, który nie jest zmiażdżywalny, ale możemy... O! Ej, dobra, nie zależy mi na tym krysztale. Nie zależy mi. Nie warto. O, życie. Nice. A, dobra. To jest komnata duchów ponownie, więc nie wchodzimy tutaj. Cofamy się. Albo i cofanie się może jest w drugą stronę. Zabieram cię ze sobą. Holy shit, mam naprawdę nadzieję, że idziemy do wyjścia. Tak, dobra, to wyjście. Chyba. Dobra, teraz rozwaliśmy zielony klejnot. Jak ustawia nas zielony klejnot? To jest pytanie. O, zielony klejnot pękł tutaj, tak, więc obstałem, że teraz trzeba iść tu. O, dobra, sweet serduszka. Zabiorę jedno, resztę zostaje na czarną godzinę. O mój Boże, co to ma być?
Uważaj na znikające platformy, jasne. I got this bro, gro. O kurwa, zniknęła. Ach. A, pewnie ponownie miałem podnieść wróżkę. Żeby jak nabić jak najwięcej klejnotów, a ja znowu zrobię to na odwrót. Klasyczny Drakej, prawda? A potem poczekałem do końca wróżki, żeby podnieść resztę klejnotów. Ach, classic me. Trzymam tego ptaka jakby co. Lubię mieć swojego ptaka przy sobie. To daje mi komfort i bezpieczeństwo. To tło jest super schizowe i naprawdę nie... O! That's cool and all, ale jak mam dojść do tego... Okej. Zakładam, że miałem tam iść normalnie. Że nie powinienem łapać tego ptaka, kiedy go złapałem i w ogóle, nie? No dobra. To się rozsypało. O nie! No! Spodziewałem się, że duchy będą mnie gonić, ale na szczęście tego nie robią. Nie jestem wart ich czasu. I czy to wszystkie kolorowe kryształy? Tak mi się wydaje. Jeśli to wszystkie kolorowe kryształy, to znaczy, że to koniec poziomu. Tak. I guess. Cool, but co mi to daje? A, dobra, teraz mogę iść tędy. Czemu ta muzyka w środku jest taka agresywna? Jakby z tego, wiecie, cheese'owego, chillowego motywu księżyca. Nagle mamy jakby gościa walącego głową w organy na moje. Czemu klonoa... Czemu klonoa? To jest moje pytanie. Czemu klonoa po prostu? Reszta pytania to czemu klonoa stwierdził, że nie podciągnie się do tej krawędzi? Bo tak jakby... To nie jest taka tak super widoczna rzecz graficznie, ale definitywnie klonoa minimalnie dociąga się do rzeczy. O! Widzicie? Teraz jakby wślurpnął się wyżej, mimo tego, że nie powinien. To jest całkiem spoko. By the way, to jest by the way to mroczne jajo, o którym mówił Joka, o jeśli nie mylę. Tam Gadius, jeden z nich. Mam tylko bicie się serca. I tak, wizja 6.1 skończona. I czy to jest ostatni poziom? I czy teraz została tylko walka z bossem? To jest pytanie za 100 punktów. Nie pamiętam. Wiecie co? Wejdziemy na mojego save'a i zobaczymy ile z wizji. Ponieważ nie jestem pewny. Wiecie, jeśli jest przynajmniej normalny poziom, to jeszcze go zacznę. A jeśli nie jest... Tak, chcę. A jeśli nie jest, no to... Ta flag. O mój Boże, okej. 4, 5. Tak, a nie, czy jeszcze jeden poziom przed nami. 6-2 to normalny poziom. Final Vision to... Final Vision, dobra. Czyli tak, tutaj sobie kończymy. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie się plutko. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach Clonoa Door to Phantom Isle. Na razie.